Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj mam podczepiony tutaj siewnik, skończyliśmy siać mieszanki. Umyję go od razu, bo jest cały zakurzony, przy okazji też zetorka się umyję trochę. Ma tutaj już rozłożonego kerszera, ale najpierw zacznę od czyszczenia kasty. Tam zostały resztki po tej mieszance i po prostu je tutaj pędzelkiem trochę wymiotę. Popsuła nam się sprężarka, dlatego muszę to zrobić z pędzelkiem. No, udało się wszystko posiać. Teraz tylko został buraki, które będziemy siać niedługo, za 3 dni bodajże. I później słonecznik, kukurydza i koniec z siewami na wiosnę. Wiadomo, kukurydzę tam dopiero później, w połowie kwietnia gdzieś, czy tam końcówka nawet. Umyję sobie dzisiaj od razu tę stroję przyczepę i tą tandema, bo chcę jutro obornik wywodzić. Muszę trochę przesmarować ten tandem, więc przy okazji, jak mam już kerszera rozwiniętego, to zrobię to i to i będzie z głowy. Chciałem dzisiaj ten obornik wywodzić, ale nie zdążę. Wolę sobie na spokojnie najpierw pomyć i wtedy dopiero uszykować i jutro zrobić to. No to siewnik wyczyszczony ze zboża. Włączę teraz sobie kerszera i będziemy myć powoli. Wał trochę oklejony. Wał oklejony, bo miejscami było mokro. Muszę poczekać trochę. Nie wiem, czy dam radę ten wał tutaj wyczyścić. Zobaczymy, co się da zrobić. Z tymi wałami najgorzej jest do czyszczenia trochę. Siewnik już prawie umyty, muszę go tylko podnieść, żeby te redlicze z tyłu wyczyścić, wymyć i będzie gotowe, będzie można go odstawić sobie. Powiem wam, że myślałem, żeby kupić jakąś taką narzutę na niego, żeby po prostu czy tam plandeką go okryć, bo jak stoi pod wiatą, to czasami się zabrudzi, wiecie, jak wiata otwarta i tak dalej, to czasami się zabrudzi, a tak by można narzucić coś i byłoby ok, tak myślę. No a teraz muszę palić Nicholanda i owijarkę przestawić, bo stoi za siewnikiem, stała za siewnikiem,
A siewnik będzie dopiero potrzebny na siew rzepaku, więc najpierw odstawię owijarkę, wstawię siewnik i później owijarka z brzegu na wiosnę będzie potrzebna. Już sobie go podniosłem, to teraz lecimy z myciem tych redli. Najgorsza robota, bo dojście kijowe. Siewnik już odstawiony, teraz tylko owijarkę odstawiam, biorę się za przyczepę. Przyczepy wam nie będę pokazywał jak myję, ale dopiero wrócę do was jak będę smarował ten tandem, więc wtedy dopiero wracam do was. O, i wszystko ładnie stoi i czeka owijarka na wiosnę, na siano krzonki. Lecimy dalej z filmem. Mam już tutaj umyte, tak mniej więcej sobie. Wiadomo, całe nie myłem, tylko tutaj ramę i tą kastę od dołu. Jutro będzie obornik wyrzucany, więc po prostu tego nie robiłem. No, mam tutaj kilka smarowników, zaczniemy może od tego tutaj. To do zaczepu. Dobra, już smar wychodzi, to wystarczy. Nie wziąłem sobie śrubokręta jakiegoś płaskiego, żeby te osłonki na smarowniki mieć tym podważać po prostu. Dobra, jakoś poszło. Tu jest kolejny. Oczywiście trzeba pamiętać o bezpieczeństwie i zabezpieczyłem sobie tutaj, żeby mi nie spadło na głowę. Kolejny smarownik tutaj jest. No ale tu bym się śrubok przydał. Źle ten. Używam smarowniczy ze sklepu Mizar. Pamiętajcie o tym, że robiąc zakupy z naszym kodem Rolnik po swojemu macie taniej, więc zapraszam do zakupów. Link będzie w opisie do sklepu internetowego. Tu jeszcze gdzieś był smarownik, ale gdzie on jest? Gdzie on tu był? Tu schowany. W tym piachu robię tutaj.
Dobra. Trzeba, przypominam, gdzie tu, czy tu gdzieś jeszcze był? Chyba nie tutaj. Dobra, idziemy na drugą stronę. Dzisiaj znowu ciepło, około 15 stopni. W dzień zapowiadają, czy nawet 18. Już nie pamiętam, czy to dzisiaj, czy jutro. Te rekordowe 18 stopni. Zostały mi tutaj ostatnie dwa smarowniki do otwierania z tych boków przy tym mechanizmach. Kurczę pieczona. Dużo w smaru nie wchodzi, ale trzeba to zrobić. Ostatni i jutro ruszamy z obornikiem. Tak, żeby się wyrobić i buraki niedługo. Ostatni smarownik i tym akcentem zakończymy dzisiejszy film. Zapraszam na kolejne filmy, na poprzednie, na Instagrama oczywiście. Ja lecę dalej z robotą. Trochę umyję zatorkę. I tak to leci. Na razie.